piątek wieczorem między godziną 21 a 22 w okolicach Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku doszło do brutalnego pobicia. Zajście zarejestrowały kamery monitoringu MCK. Nagranie zostało opublikowane w internecie wraz z komentarzem pracowników centrum. Chciałam pokazać wszystkim, którzy byli bezpośrednimi i pośrednimi świadkami zdarzenia, że nie są anonimowi i że nie ma zgody na takie akty chuligaństwa i brutalności i agresji. Pracownicy MCK uważają, że czas reakcji policji był zbyt długi. Dość długo czekaliśmy na przyjazd radiowozu. Po obejrzeniu filmu pracownik MCK zdawał się zadzwonić na policję. Była to godzina 21:50. W związku z tym, że policja nie przyjeżdżała, zadzwonił do mnie po 22:00. Ja wówczas przyszłam na miejsce i wykonałam o 22:15, bo o tej porze tu byłam, kolejny telefon. Tymczasem policja informuje, że nie było zgłoszenia o pobiciu. Pierwsze zgłoszenie faktycznie dostaliśmy 21:50. Pierwsze zgłoszenie, można by powiedzieć, o bójce, o tym, że coś w okolicach MCK-u się dzieje, ale bardziej pod kątem, że duża grupa młodzieży pije alkohol, rozrabia w tym rejonie. Nic nie wskazywało na to, żeby faktycznie, fizycznie w tym momencie komuś działa się krzywda. Policja zapewnia, że dotarła już do obu uczestników zajścia, ale nie ujawnia treści zeznań. O dalszych ustaleniach w postępowaniu będziemy Państwa informować.